Na tej lekcji powiemy sobie o narzędziu MakeLine, jak ono działa, do czego można go wykorzystać, więc może ja na początek tą kostkę wyrzucę, a wstawię zwykłego po prostu plane'a. No i jak to narzędzie działa? Oczywiście ono działa spod poziomu trybu edycyjnego, odznaczę sobie wszystko. To narzędzie, żeby go mieć, to trzeba go oczywiście włączyć w addonach, ale jest to bardzo dobre narzędzie do tego, aby no, dzielić sobie obiekty na różne części. Jak ono działa? To jest tryb pracy, pojawia się właśnie taki kwadrat żółty, on też pokazuje, gdzie jest powierzchnia, a gdzie jej nie ma. To jest narzędzie, które pozwala na tworzenie prostych linii. W tym widoku no, nie ma tu większego problemu, jeśli kliknę powiedzmy na tej linii, to się nam ładnie przyciąga. W tym miejscu, prawda, i ciągnę do tej linii na dole, no to mogę ciągnąć do środka, bo on właśnie wynajduje zawsze środki linii. Albo jeśli taki ten kolor się zrobi taki ciemniejszy, niebieski, oznacza to, że mamy idealnie prostą linię, tak? I po kliknięciu on tworzy nam prostą linię. Oczywiście w tym trybie pracy on chce dalej ciągnąć, prawda, ten odcinek, bo można też łączyć się z punktami, jak widać. Kliknę tu do punktu i wtedy jak sobie tym żółtym najeżdżam na poszczególne, to już widzimy nawet po tych kropkach, że to są kolejne ściany, które się utworzyły, tak? Jeśli chcemy w danym momencie, chcielibyśmy zacząć od innego miejsca tworzenie tej linii, no to wtedy klikamy prawy przycisk myszy, aby odłączyć ostatnio ciągnięte linie i wtedy możemy zacząć nową. Na przykład nową linię można otworzyć z tego poziomu od środka, ale to już będzie od środka tej nowej krawędzi, która powstała w momencie, gdy zostało podzielone to w tym miejscu. Czyli od środka i na przykład do środka do tego miejsca i stworzył nam kolejne ściany. Ok, czyli tutaj to narzędzie właśnie działa w ten sposób, że dzielimy sobie ten obiekt na takie mniejsze elementy, na różne części, różne ściany. Naturalnie tutaj u góry mamy opcje dla tego narzędzia. Mamy Increments of Grid, Intersect. Intersect to jest właśnie, pozwala nam na podczas cięcia również ciąć linie, na które trafi. Czyli tak jak tutaj w tym miejscu właśnie to się działo. Jeśli na przykład ja bym chciał linię pociągnąć z tego miejsca, to on również do tego miejsca, to on stworzy mi tyle ścian, bo tutaj też pociął te linie, tak? Ale jeśli byśmy sobie wyłączyli intersekcję, no to będzie sytuacja trochę inna, tak? Czyli stąd tnę do tego miejsca, prawda? Ale tu już punktów nie stworzył. Widzimy, nie stworzył tej punktów i dlatego z tym narzędziem też trzeba trochę uważać, bo jeśli nie stworzył tutaj tych punktów, to mamy jakąś krawędź, która jest tylko połączona z obiektem tymi dwoma punktami, natomiast tutaj już z tymi częściami połączona nie jest. I to też czasami może powodować pewne problemy, jeśli się zapomni tej opcji włączyć, bo wtedy jak widzimy jest dalej trójkąt, tu jest niby ta krawędź, ale on nie jest pocięty na dwie części, tylko jest dalej jako całość. Kiedy coś takiego stosujemy? No na przykład w takiej sytuacji, gdy dajmy na to, ja wyjdę teraz z tego trybu, obrócę sobie to w ten sposób, że tutaj mam te ściany, wybiorę, także widzimy, że ta krawędź jest tutaj oddzielona, tak, i wyekstruduje to w dół. Jeśli ekstrudujemy w dół obiekt, tu pojawia się właśnie dziura, czyli mamy tą krawędź, która jest dostępna, tak, ale tą krawędź, którą sobie tutaj zaznaczymy, można wyekstrudować na przykład do góry, prawda? I w ten sposób można zacząć tworzyć zupełnie dodatkowe obiekty, które nie są połączone stricte z tą częścią, która znajduje się tutaj właśnie z tymi punktami. Co nam to daje? No jeśli byśmy na przykład sobie podzielili to subdividem, czyli tutaj dodalibyśmy sobie taki punkt jeden i ten punkt sobie przesunę do góry, no to widzimy, że tak naprawdę jest tylko połączona ta część z tymi dwoma punktami. Także jak widać, bywają takie sytuacje, mogą się czasem przydać, ale no, w większości przypadków raczej rzadko
jest to stosowane w ten sposób, ale mimo wszystko jest taka możliwość. Co jeszcze mamy, jeśli chodzi o to narzędzie, które jest narzędziem MakeLine? Oprócz tej intersekcji, którą ja sobie włączę, prawda? Tu jeszcze mamy Snap to Outer Vertices, czyli łap punkty, które są poza obiektem, więc można na przykład zacząć robić nawet linię spoza obszaru obiektu. Cóż jest ta, czym jest ta inkrementacja, tak? Inkrementacja. Inkrementacja jest niczym innym jak tak zwanym parametrem przesunięcia. Oczywiście jeśli włączony jest increment of grid, no to wtedy tak naprawdę ten inkrementar tutaj nie działa. Jeśli wyłączymy sobie to i tutaj na przykład sobie ustawię, jest 0,3, tak, czyli tak jakby 30 cm. Można sobie ustawić na przykład 0,5. I teraz jak to działa? No, musimy zrobić najpierw punkt początkowy, czyli powiedzmy, że punkt początkowy będzie w tym miejscu i moi drodzy, teraz jak będą powstawać kolejne odcinki, czyli w jaki sposób to będzie teraz działać, czyli teraz będę miał tak jakby przeskok co 50 cm. Co 50 cm, no może to akurat tak jak tutaj będzie się nam łapać co 50 cm. Może już na tym obiekcie pociętym nie za bardzo będzie to widać, a może go na razie sobie przesunę i wstawię sobie nowy obiekt, który będzie płaszczyzną, a ustawię, żeby było na przykład 10 metrów. Ok, dość duża ta płaszczyzna, no dobra, ten obiekt już usunę. Obiekt ma 10 metrów i teraz właśnie zastosuję sobie tą inkrementację tego, jak to działa, tak? Czyli mamy tutaj 0,5, tu są jednostki blendera, oczywiście. No i teraz widać wyraźnie, tak? Mam skok co pół metra, czyli co połowę jednej jednostki blendera, więc wtedy można precyzyjnie, na przykład, że robimy na przykład taki obiekt, który, dajmy na to, tutaj mamy pół metra, mogę się cofnąć z tego miejsca, mogę zrobić pół metra, prawda? Tu. Mogę znów się cofnąć o pół metra. Tu, prawda? Potem znów stąd cofnąć się o pół metra i tu, tak? I wtedy mam 100% pewności, że te krawędzie, czy też te ściany, które są w tym miejscu, może wyjdę z tego trybu, są w tym miejscu, one będą mieć tą samą szerokość, jeśli zastosuję ekstrudowanie. A mam 100% pewności, że mają dokładnie ten rozmiar. No, naturalnie ktoś może powiedzieć, no ale to żaden problem, jeśli wstawimy grida, to też będą te same wielkości i tak dalej. Zgadzam się, ale co w sytuacji, gdy na przykład będziemy chcieli zrobić co na przykład 20 cm, prawda? Czyli wpiszemy 0,2 i tak dalej. No to wtedy już gridem raczej trudno jest to wyznaczyć, no tak, podzielenie tej siatki obiektu, żeby faktycznie uzyskać akurat tą grubość tych ścian. Dlatego tutaj właśnie przy pomocy tego narzędzia MakeLine można to zrobić zdecydowanie lepiej i precyzyjnie. Jak to narzędzie jeszcze działa, tutaj mam to wyekstrudowane i bardzo dobrze, i właśnie pokażę, jak to działa, bo to akurat do tej pory robiłem z prostych widoków. Jak to działa z widoków takich, które nie są widokami prostymi, tylko widokiem z jakiejś perspektywy. Więc wybieram sobie oczywiście to narzędzie MakeLine i, moi drodzy, żaden problem. Można sobie, prawda, wybrać tutaj jakiś punkt i proszę bardzo, jest możliwość, prawda, cięcia, ale nie w ten sposób, tak? Bo jeśli tutaj mamy zagięcie, no to musimy się trzymać wszystkich tych jakby krawędzi, znaczy stąd muszę pociągnąć dotąd, stąd tutaj do dołu, prawda, mogę sobie wrócić, bo to niczemu nie przeszkadza, stąd na prosto będzie tu, będzie na prosto w tą stronę, czyli to, co się robi takim kolorem ciemniejszym, niebieskim, to mamy 100% pewności, że na pewno będzie to prosta linia, będzie to prosta linia. Ok, zapomniałem tej linii dać z tej strony, to co robię? Prawy przycisk myszy, czyli wychodzę tak jakby z tego trybu i tutaj dociągam sobie tą linię do dołu na prosto i jest na bank wszystko prosto i elegancko utworzone. Także właśnie w ten sposób, ja się tu przyciągnę może,
W ten sposób można sobie również ciąć te elementy na prosto z dowolnego widoku. My tylko mamy patrzeć, czy to wszystko. Czasem jest tak, że po wyborze tego narzędzia no, nie łapie nam obiektu, tak? Jak widzimy, no, gdzieś pojawia się to, nie łapie nam obiektu. Zdarzają się takie sytuacje, ale nie wpadamy w panikę. Wystarczy to wyłączyć narzędzie, włączyć jeszcze raz, albo też wybrać sobie zaznaczanie punktowe. I jeśli wybierzemy zaznaczanie punktowe i przełączymy się to narzędzie, to wtedy już będzie łapać. Czyli przy zaznaczaniu powierzchniowym nie będzie nam tego zaznaczać, bo nie będzie wiedział, do czego się odnieść. Natomiast jeśli bierzemy punkty, no to wtedy automatycznie już pojawi się, prawda, ten punkt, który się zacznie przyczepiać do poszczególnych krawędzi. I my tutaj tylko pilnujemy, jeśli chcemy mieć 100%, chcemy mieć proste linie, no to pilnujemy, aby właśnie tu się przyciągnęło i zrobił się ten ciemniejszy kolor. I wtedy, prawda, możemy sobie tutaj, jeśli mamy prostą linię, można tutaj się zatrzymać i kliknąć, albo można pojechać do przeciwległej ściany i wtedy on tutaj nam to połączy. Ale jak widać, nie połączył zbyt dobrze, z tego względu, że nie przeciął nam tutaj w tym miejscu, tak? Bywają takie sytuacje i dlatego trzeba na to zwracać bardzo uwagę. Jeśli się coś takiego wydarzy, to oczywiście wycofujemy, bo takie sytuacje też mają miejsce, więc włączę to increments to grid, tym bardziej, że miałem incremental włączony na pół metra i stąd on pewnych rzeczy po prostu nie załapał. No, bywa tak, że nawet jak postawimy tu linię, to dziwnie jakoś łączy to w ten sposób. Jeśli taka sytuacja się dzieje, to zawsze wskazujemy może stąd dotąd i dotąd, tak? Czyli gdyby czasem nie chciał nam podzielić z jakichś tam przyczyn właśnie tego w ten sposób, no to wtedy trzeba to robić linia za linią. I to jest bardzo wygodne narzędzie do dzielenia właśnie obiektu. Szczególnie się nadaje do architektury, wykorzystania tego w architekturze. Jeszcze mamy tutaj taką opcję, która się nazywa Create Faces, czyli tworzenie ścian. Jak to działa? No, może tutaj wezmę z prostego widoku, złapię tutaj za ten punkt i na przykład pojadę sobie gdzieś. Teraz mi się przyczepia do siatki. Jeśli nie chciałbym, żeby się przyczepiało do siatki, to naturalnie wyłączam increments of grid i wyłączam ten incremental, daję na zero. I wtedy będę mógł sobie stworzyć to w dowolnym kierunku, w dowolnym miejscu, prawda? Wszystko zależy od tego, co chcę uczynić. Jeśli mamy włączoną opcję Create Faces, to wystarczy, że po prostu sobie narysujemy jakąś powierzchnię, którą połączymy, prawda, z punktem. I akurat tutaj nie udało się stworzyć tej powierzchni. No, też nie zawsze się udaje utworzyć tą powierzchnię. A zobaczmy, na przykład jeśli zrobię to poza obiektem całkowicie, to wtedy ta powierzchnia powstała. Czyli można również i w ten sposób tworzyć te obiekty przy pomocy tego narzędzia, po prostu je rysując wielokąty. Mogą być to, prawda, dowolne kształty wielokątów, proszę bardzo, i elegancko tworzymy sobie takie powierzchnie. Najlepiej to robić w prostych widokach, jeśli byśmy sobie coś takiego chcieli stworzyć, takie powierzchnie, no i później je też można dzielić w dowolny sposób, już korzystając z tego narzędzia dalej. Mimo iż tu jest włączony Create Faces, to on dodatkowych ścian nie będzie tworzył, on tylko tworzy je wtedy, gdy rysujemy obiekt od początku do końca przy pomocy tego narzędzia. I to są wszystkie opcje, jakie mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o to narzędzie. Więc jak to wykorzystać w praktyce do stworzenia na przykład jakiejś budowli, tak? Jakiejś budowli. Powiedzmy, że ja sobie usunę ten obiekt. No i teraz w jaki sposób wstawiamy sobie rysunki techniczne. Ja tu mam taki rysunek techniczny, takiego bardzo prostego budynku i ja go wrzucę. Po prostu otwieramy tego typu rysunki przez
złapanie obrazu, tak jak w GIMP-ie się otwiera, tak? Łapiemy obraz i wrzucam go tutaj do Blendera, tak? I pojawia się ten mój obrazek. I jak widzimy, jest to taki rysunek techniczny, bardzo prosty. Są tutaj pokazane wymiary w metrach. To są wszystko wymiary w metrach. Tutaj są właśnie okna. Tutaj mamy akurat taką wiatę, gdzie jest tu okap, tu jest wyjście na komin. Tutaj jest jakiś grill, prawda? Czyli to jest taki pomieszczenie gospodarcze, czyli to nie jest dom jednorodzinny, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Nie da się zrobić tego inaczej, jeśli nie zaczniemy od czegoś prostszego. I pierwsza rzecz to musimy oczywiście wszystkie tego typu budowle i budynki zawsze robimy w skali 1 do 1. Więc jak to zrobić? No, dobrze jest sobie ustawić, żeby ten obiekt był przezroczysty, żeby było to zdjęcie, bo nie widzimy tej siatki. Oczywiście ustawienia dla takiego zdjęcia, które sobie wstawimy, bo oczywiście można je powiększać, widzimy, skalujemy, łapiemy za te narożniki, za te kotwice i można sobie spokojnie to zeskalować. No i teraz musimy sobie wybrać właśnie, tutaj mamy Object Data Properties, czyli właśnie do tego obiektu pojawia się tutaj panel ustawień. I mamy właśnie tutaj size, jest rozmiar, ale jest to rozmiar oczywiście tej zewnętrznej krawędzi. To nie jest fizyczny rozmiar tego kształtu jeszcze w tym momencie, prawda? No i mamy coś takiego jak transparency. Jeśli włączymy to transparency, to wtedy już będą widoczne te linie siatki. Oczywiście można jeszcze zrobić, żeby ten obiekt był lekko półprzezroczysty. No i jak teraz to dobrze ustawić? Wystarczy, że to zdjęcie sobie weźmiemy i klawiszem G przesuniemy tak, żeby na przykład jeden z narożników tutaj był dopasowany do tej siatki, tak? I teraz możemy rozciągać, chociaż to się będzie i tak rozciągać jako całość, ale musimy to tak rozciągać, żeby to miało szerokość właśnie 7 jednostek Blendera i wtedy będziemy mieć obiekt 1 do 1, więc tak też trzeba to rozciągnąć. Tu mamy parametr size, tylko ten parametr size on zawsze działa na tej zasadzie, że rozciąga nam we wszystkich jednakowo kierunkach. Teraz już liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brakuje jeszcze kawałeczka, żeby było 7 metrów, prawda? Czyli jeszcze troszeczkę muszę powiększyć. Powiedzmy, że będzie to chyba mniej więcej coś takiego. No i przestawię ten obiekt sobie tak, żeby tutaj te narożniki mi się zgrywały. Jak tam jakaś delikatne będzie przesunięcie, to oczywiście nie robimy z tego tragedii, ale sprawdzamy. No nawet mi się to udało tutaj wstrzelić, że jest 7 metrów. Wystarczy się trzymać tylko jednego rozmiaru, żeby go dobrze ustawić, to pozostaje, że będą na 100% ustawione dobrze. I to jest taka płaszczyzna. Oczywiście my tego obrazu nie będziemy ciąć, bo nie da się ciąć tego obrazu. To jest tylko taki obraz pomocniczy, który w tym momencie jest tutaj widoczny. Tak? Co tu jeszcze możemy z tego rysunku wyczytać? Otóż tutaj mamy jeszcze tak jakby, to jest kolumna, a tu jest generalnie cały plac, prawda? Plac, na którym stoi ten cały budynek. No i chcielibyśmy właśnie odtworzyć ten plac w jakiś sposób, żeby wyciągnąć te ściany, prawda? No, nie mamy widoku, mam tylko ten rysunek, który jest rysunkiem rzutu z góry, nie mam żadnego rysunku rzutu bocznego, ani innych rzeczy, jaki to ma dach i tak dalej, więc pozostałe rzeczy muszę po prostu sobie sam dorobić, ale chodzi tu o to, jak wykorzystać to narzędzie MakeLine, aby stworzyć właśnie te ścianki działowe i to wszystko, co tutaj widzimy. Więc wstawiamy wtedy sobie po prostu obiekt typu plane. Oczywiście ten obiekt nam wszystko tutaj zasłoni, ale mamy tą opcję tej przezroczystości, którą możemy sobie tutaj włączyć z tego widoku. I oczywiście sobie rozciągamy ten obiekt plane, rozciągamy sobie go w taki sposób, aby właśnie wziąć również pod uwagę, bo to jest miejsce tak jakby całego fundamentu, tego placu, na którym znajduje się ten obiekt, prawda? Czyli w tym widoku sobie muszę to zeskalować odpowiednio,
dopasować. Można to zrobić w trybie edycyjnym, będzie troszeczkę prościej, bo w trybie edycyjnym od razu mogę zaznaczyć całą krawędź, prawda, i klawiszem G względem jednej osi, czyli GX teraz dałem, żeby względem jednej osi przesuwać i dopasować sobie te krawędzie do, można też sobie powiększyć trochę, jeśli jest taka potrzeba, GX, no tutaj mamy tą krawędź tak, żeby do tej ściany, no i to samo robimy dołu, tu będzie GY, prawda, czyli żeby na prosto, żeby mi gdzieś nie uciekało na boki, bo samym G to mi może uciec gdzieś na boki i zrobię z tego równoległobok albo jakąś figurę geometryczną, która niekoniecznie przypomina prostokąt, GY, tak, i tutaj już mam tą wielkość dopasowaną, tak, można sobie przezroczystość wyłączyć i sprawdzić sobie, ok, jest w porządku, no i teraz możemy działać na przezroczystości albo na wireframe, jeśli damy sobie wireframe, no to jest o tyle lepiej, że tak troszkę przyciemnia się nam, prawda, ten widok i troszkę lepiej widać, jak to wygląda. No, nic nie stoi na przeszkodzie, wyjdę z trybu edycji, aby ten obraz, tą transparencję sobie na przykład, tutaj widzimy, mamy tą transparencję, może być bardziej transparentny, bardziej niewidoczny niż ten obiekt, który będzie w trybie edycyjnym. Teraz widać, on jest taki lekko bardziej przyciemniony. No i teraz w grę wchodzi nasze narzędzie właśnie Make Line. Czyli wybieramy to narzędzie i zaczynamy ciąć. Tu już mamy tą bazę gotową, więc ustawiamy się w tym miejscu, tak jak tutaj, prawda, zaczyna się ta ściana. I moi drodzy, jak tniemy, to zawsze tniemy na przestrzał. Można oczywiście robić w ten sposób, że jak tutaj zacznę linię, to mogę tutaj skończyć, tak? Ale nie mam pewności, że będę miał ją super równo. Dlatego wtedy robię to na przestrzał, czyli do końca jadę, tak? Do końca. To nic, że mi przetnie to w tym miejscu, to absolutnie niczym nie przeszkadza. No i teraz muszę kliknąć prawy przycisk myszy, aby przerwać działanie tego narzędzia w tym momencie. Czyli przerywam działanie tego narzędzia i teraz na przykład stąd sobie poprowadzę, tak? Stąd sobie poprowadzę kolejną. I wystarczy, że poprowadzę do tego miejsca, prawda? Nie muszę ciągnąć do samego końca. Mogę poprowadzić tylko do tego miejsca, ale mam 100% pewności, że jest tutaj prosta linia. Bo mogę dociągnąć do tego miejsca, ale nie będę miał pewności, czy będzie to super prosta linia, prawda? Dobrze, skoro tutaj już mamy tą i mam tą linię, to teraz łatwo mi będzie zrobić tą linię, prawda? Na przykład, która pójdzie do tego miejsca, albo mogę najpierw spróbować zrobić tą linię. Ta linia jest tak troszeczkę na uboczu, więc można powiedzieć, że oj, może być ją trochę trudniej zrobić, tak? No niekoniecznie, bo kursor nasz też pewne rzeczy pokazuje, więc jeśli przyjrzymy się tej dolnej krawędzi kursora, jak on wygląda, no to myślę, że to będzie dobrze, jak to zrobię w tym miejscu i pociągnę do tej linii, ale też oczywiście do końca, prawda? No i nawet udało mi się z tym wstrzelić prawidłowo. Teraz będzie mi łatwiej zrobić pozostałe elementy, tak? Czyli na przykład tą ścianę, która jest tu, oczywiście robimy to na przestrzał. Okay. I teraz stąd już będzie mi łatwo wyprowadzić to, co jest idzie do góry. Dobra. Czyli tutaj sobie tnę na prosto, elegancko. Teraz z tego miejsca już łatwo mi będzie zrobić tą część. Że tutaj się dzieli. To nic, że tutaj się dzieli. To, że się tutaj dzieli, to znaczy, że ma się dzielić, że to jest jak najbardziej w porządku, tak? Teraz mogę sobie stąd linię wyprowadzić, prawda, na przestrzał, tak? Aż do końca muszę to zrobić, tak? Bo tutaj nie mam nic żadnych linii pomocniczych, tak? Czyli dzielimy sobie to wszystko. I tutaj widzimy, że przy punktowym to widać, tak? Tu ściany też się nam tworzą. Więc też można właśnie włączyć sobie ten pogląd ścian, czy ściany się nam tworzą, czy gdzieś czasem nie będzie jakiegoś tak zwanego ślepego piksela. Teraz tak, tu już mamy, stąd już łatwo nam będzie zrobić tą część, prawda, do tego miejsca, proszę bardzo. Jest, jest, tak, teraz stąd będzie nam łatwo zrobić właśnie tą linię, aż do tego miejsca, no może troszeczkę przesunęło mi się w dół. Ale mówię, to są już takie szczegóły, które nie mają większego takiego znaczenia. No i tą ściankę dziołową też trzeba zrobić. Będzie mi to łatwo zrobić. Proszę bardzo, jest ścianka dziołowa. Co jeszcze zostało? Jeszcze nam została ta ściana. A, czyli tutaj w tym momencie będzie to z tego miejsca. Ok.
tutaj jest ten taki załomek, czyli taki tak zwany komin, prawda, który tutaj jest. Bo jak powiększyłem, to widać, jakie przesunięcie mam troszeczkę, prawda, względem tych obiektów, tak. No czasem te przesunięcia oczywiście się pojawiają, ale dobra, zrobimy teraz tą część tego komina, bo komin też jest częścią budynku, więc oczywiście musimy to naturalnie wziąć pod uwagę. No i teraz pozostaje nam porobić te linie, które będą, prawda, liniami wyznaczającymi nam właśnie wejście do budynku, okna. Czyli widzimy, że wszystkie ściany oddzielamy, tak? Wszystkie ściany tworzymy, oddzielamy. Tu mi się łapie do środka. Jak się czasem łapie do środka, bo on ma taki efekt przyciągania, no to oczywiście robimy odpowiednio większe powiększenie i wtedy już zrobimy to precyzyjnie. Także można też na powiększeniu robić takie rzeczy mniejsze, drobniejsze, jak najbardziej. Wtedy jest ta precyzja zdecydowanie większa, jeśli chodzi o odwzorowanie tego rysunku technicznego, no, bo to jest rysunek techniczny i w ten sposób odwzorujemy. Ok, czyli tutaj właśnie sobie pamiętamy, żeby urywamy prawym przyciskiem myszy, żeby czasem nie ciągnąć, bo niektórzy to tak ciągnęli, że tak robili, tak tu zrobił, potem dojeżdżał tu i wtedy co robisz? Dwie krawędzie w jednym miejscu. Wtedy zaczynają się naprawdę ogromne problemy. Dlatego nie róbcie tego, czyli jak tutaj już się kończy, a chcecie zrobić w nowym miejscu prawy przycisk myszy i wtedy łapiecie nowe miejsce. Wtedy na pewno nic złego się nie wydarzy. Dobrze, i w tym momencie mamy już ten nasz budynek tak naprawdę podzielony na te części, o które nam chodziło. I oczywiście my możemy zrobić z tego tak jakby pojedyncze ściany w bardzo prosty sposób, żeby nie trzeba było wszystkiego tak zaznaczać. Oczywiście tej dziury w kominie tutaj nie robimy, bo ona też nigdy nie będzie widoczna, więc nie ma takiej potrzeby, żeby ją robić. I na początek po prostu sobie zrobimy pojedyncze tak jakby ściany, o ile jest to tylko możliwe, bo nie zawsze taka możliwość istnieje. Więc robimy w ten sposób, że oczywiście narzędziem zaznaczania zaznaczam te ściany, które są do siebie przylegające. Czyli to jest ta ściana. I teraz tak, zobaczmy, coś mi się tu zaznaczyło za dużo, tak? Z klawiszem Shift oczywiście to zaznaczamy na te poszczególne ściany, te, które są ze sobą połączone, prawda? Czyli na pewno komin tu i tu, tak? Te są ze sobą połączone i, moi drodzy, klawiszem F robimy z tego jedną bryłę, tak? F. I on zrobił z tego jedną całą powierzchnię. Jest to wielokąt, ale jeśli chodzi o budynek gospodarczy, czy o budynki w ogóle jako takie, to wielokąty tutaj jak najbardziej mogą się przydać. Kolejna rzecz to sobie zaznaczamy teraz, prawda, te, bo też są jako jedna ściana i też klawiszem F sobie to łączymy. Jest zdecydowanie prościej. Podobnie można zrobić z tymi podłogami, tak? Tu jest podłoga, więc można oczywiście klawiszem F ją połączyć w jedną całość. Tutaj jest już jedna całość, tak? To jest kropka od tego naszego kształtu, który tutaj mamy. No i oczywiście tutaj ten taras, który jest, też możemy go zamienić na jedną powierzchnię. Klawiszem F, proszę bardzo, jest jedna powierzchnia. A jeszcze tutaj, jeszcze ten fragment, tak, F. Oczywiście nie biorę pod uwagę tych tutaj rzeczy, które są obiektami kuchennymi, bo to się już modeluje jako osobne obiekty, tak. I teraz właśnie dzięki temu, że mamy to zrobione, to łatwiej nam będzie zaznaczyć pewne rzeczy i też łatwiej będzie pewne rzeczy wyciągać, tak, tylko musimy odpowiednie po prostu te krawędzie sobie znaleźć w tym miejscu. No i dobrze. Jak już mamy coś takiego zrobione, no to kolejna rzecz to jest to fundament, nie? Jest to fundament. Mi już teraz w tym momencie ten rysunek nie będzie specjalnie potrzebny, ale niech on sobie jeszcze tam będzie. I teraz wystarczy zrobić taką rzecz, jeśli sobie teraz zaznaczę tylko zewnętrzne krawędzie, bo wiadomo, fundament nie może być całkowicie taki cienki, prawda? Więc tutaj sobie zaznaczam te zewnętrzne krawędzie, w ogóle całości obiektu, ok?
dookoła, żeby było. I po prostu ekstrudem, prawda, ekstrud względem osi Z ciągnę na dół, tak, ciągnę na dół. Zwykle jest to 20 cm. Jak wyznaczyć te 20 cm? Dobrze, ja tu jeszcze wycofam może, żeby Wam to pokazać. W widoku bocznym, jeśli sobie ustawimy bez perspektywy, przesuniemy się, prawda, w tym miejscu, to to jest 1 metr, więc 20 cm to jest po prostu dwie takie kratki. I jeśli zrobimy sobie teraz ekstrud, prawda, względem osi Z, no to możemy próbować ręcznie się wstrzelić, ale lepiej jest to robić z wciśniętym klawiszem Ctrl, bo wtedy mamy właśnie od siatki do siatki, prawda, od linii siatki do linii siatki. A jak są te podziały mniejsze, to się będzie stosował do tych mniejszych podziałów, tak? Czyli 20, no może być 30 cm, proszę bardzo. Robimy, może ja teraz już włączę to, żeby było widać, co się dzieje bez przezroczystości. To jest właśnie nasz ten budynek. Jeszcze go nie ma, ale już mamy obiekt bazowy do wyciągnięcia. I tutaj na dole wystarczy to zamknąć klawiszem F. I proszę bardzo, mamy w ten sposób zrobione. Dlaczego, moi drodzy, nie robimy tego w taki sposób, że zaznaczone wszystko i dajemy ekstrud? No z prostej przyczyny, bo wtedy tutaj, gdzie są już te podziały na ten budynek, to wtedy tutaj będą przestrzenie puste. A to potem jest z tym trochę więcej roboty. Niewiele więcej, ale jest więcej roboty, dlatego nie polecam tego rozwiązania. I teraz, moi drodzy, jaka jest zasada tworzenia budynku? Jeśli mamy tylko właśnie widok pokazany z góry, tak jak tutaj mam tego mojego rysunku technicznego, więc trzeba się wtedy zastosować, jeśli nie mamy rozmiarów budynku, bo jeśli mamy plany, które są, prawda, planami z każdego rzutu budynku, no to sprawa jest bardzo prosta, bo się dopasujemy z wszystkim, ale jeśli mamy tylko widok budynku z góry, no to, moi drodzy, resztę musimy zrobić stosując się do tak zwanych norm budowlanych. Więc oczywiście ja sobie na razie włączam ten widok, teraz sobie zaznaczę te moje ściany i teraz zaznaczam ściany właśnie z shiftem i okna też zaznaczam, bo okna są na jakiejś wysokości, ale zostawiam miejsca, czyli nie zaznaczam miejsc, które są miejscami przewidzianymi na drzwi, ale okna oczywiście muszę zaznaczyć, czyli te miejsca, gdzie są okna, muszę jeszcze zaznaczyć na razie i ustawiam się na widok boczny i teraz w widoku bocznym, moi drodzy, na jakiej wysokości powinny być okna w domu? No minimalnie najniżej to jest, chociaż różne są projekty, prawda, ale w takim klasycznym budynku, jak budynek gospodarczy, to jest metr do 80 cm albo metr. My tu zróbmy, że będą okna się zaczynać na wysokości 1 metra, więc muszę po prostu przesunąć to wszystko do góry, czyli ekstrudujemy E, prawda, względem osi Z już automatycznie mamy i z kontrolem, jak będziemy trzymać przyciśnięty, będziemy mieć na 100% 1 metr, prawda? Proszę bardzo, klikam, jest, prawda? I już w tym momencie, może teraz wybiorę ten widok bez przezroczystości, proszę bardzo, mamy już tak jakby część, która jest do drzwi, tak? Teraz będą okna mi potrzebne. To znów w widoku z góry się ustawiam i w widoku z góry odznaczam teraz sobie, czyli shiftem odznaczam sobie tutaj, gdzie mają być okna. No, czyli te elementy sobie odznaczam. Okno najczęściej ma wysokość metr do maksymalnie 1,20 m. Powiedzmy, to już 1,20 m to już jest takie wysokie okno, ale no, dość często tak bywa. Powiedzmy, że nasze okno będzie 1,10 m, dajmy na to, sobie ustawimy. No, 1,10 m, więc też ekstrudujemy teraz bez tych okien do góry o 1,10 m, tak? Czyli jest już metr, cała jednostka pełna i 1,10 m, prawda? Proszę bardzo, mamy 1,10 m. OK. I już mamy te okna tutaj widoczne. Drzwi naszego budynku już w tym momencie powinny być, prawda, zamknięte, czyli w tym momencie drzwi mają wysokość 2 metry, 2,10 m to już są wysokie drzwi, prawda? To są wysokie drzwi. Dobra, zróbmy tradycyjnie, niech będzie 2 metry, tak jak są drzwi,
Więc ja tutaj po prostu GZ, czyli sobie obniżę o te jeszcze 10 cm, czyli okna będą miały 1 metr. Zobaczmy, jak to teraz wygląda, proszę bardzo. I teraz kolejna rzecz. Do sufitu jest jeszcze dodatkowo chyba 40 cm, jak dobrze pamiętam. Więc sobie ekstruduję to. Ekstruduję sobie to jeszcze o 40 cm w górę. No, czyli ekstrud, raz, dwa, trzy, cztery, tak? Tak, tutaj będzie sufit, tak? No teraz musimy jakoś pozamykać te, prawda, dziury. Mamy na to bardzo prosty sposób. Jeśli zaznaczymy sobie dwie przeciwległe ściany, klikamy prawy przycisk myszy, wybieramy Loop Tools i Bridge i wtedy nam tutaj zamyka bardzo ładnie właśnie to, co jest nad oknami. To samo robimy nad drzwiami. Na prawy przycisk myszy Loop Tools Bridge. Tak, tylko potem trzeba sprawdzić, bo czasem on robi pewne ściany usunąć przez tą operację, ale to się zobaczy. O, tak jak tu u góry usunął, nie? Ale to sobie zaraz poprawimy, bo to wszystko jest do poprawienia. Zaznaczamy te prawy przycisk myszy Bridge. Proszę bardzo. I robimy to samo w tym miejscu. Bridge. Loop Tools Bridge. Tego narzędzia nie ma tutaj w tych narzędziach, dlatego to jest takie dodatkowe narzędzie, które służy do takiej rzeczy. Co zrobić, gdy się pojawi taka dziura gdzieś, tak? To trzeba sobie... O, tu się pojawiła taka dziura, widzimy na narożniku. Tu się pojawiła dziura gdzieś z przodu. No właśnie to narzędzie nie jest tak super doskonałe i tu jest jakaś dziura. Ale moi drodzy, z tymi dziurami łatwo sobie poradzić. Wystarczy, że sobie po prostu zaznaczymy przeciwległe krawędzie. Przy wyborze krawędzi klawiszem F po prostu trzeba te dziury połatać. No czasem tak się dzieje, ale i tak jest to szybsze niż gdybyśmy mieli to robić na piechotę, czyli zamykając klawiszem F wszystko samodzielnie, tak? A tu jest trochę mniej tych ścian, więc no jest to taka troszeczkę niedogodność, ale to jak widać bardzo szybko można z tego wybrnąć. No i oczywiście trzeba jeszcze zamknąć ten sufit, więc grubość sufitu, o tu jeszcze mi ścianę taką dość dużą usunął, prawda? Więc jeszcze tutaj mam taką dziurę dosyć konkretną, no jeszcze sprawdzę czy gdzieś, ale już chyba wszystkie dziury połatane. No i co trzeba zrobić znowu dalej? No trzeba zaznaczyć teraz znowu te wszystkie ściany, które mamy w widoku z góry najlepiej, bo wtedy jest trochę łatwiej nad tym zapanować, czyli zaznaczamy sobie ściany już teraz wszystkie. Już teraz wszystkie. OK. I teraz ekstrudujemy jeszcze to o 10 cm do góry, tak żeby zrobić właśnie grubość sufitu, która będzie miała 10 cm. I to jest najlepszy sposób, co teraz pokazuję, bo niektórzy ekstrudują albo zamykają i ekstrudują, a później mają dziurę od wewnątrz i jest trochę gorzej to załatać. Więc tutaj dajemy ekstrud, oczywiście z kontrolem o 10 cm. I teraz, moi drodzy, pozostaje nam to zamknąć. Jak to zamykamy? Wybieramy sobie krawędzie, zaznaczamy sobie tą krawędź wewnętrzną z altem. Jak widzimy, cały pierścień się zaznaczył, czyli tutaj nic nowego nie ma, to są właśnie sposoby zaznaczeń i klawiszem F zamykamy. Najpierw zamykamy tą właśnie dolną krawędź i to samo robimy tutaj, prawda? No, czasem jak się nie uda zaznaczyć całościowo, to trzeba z altem, z shiftem kolejne fragmenty. No, niektóre fragmenty po tym Loop Tools to jest tak, że one są tak jakby odpięte od siebie, więc musimy doprowadzić do tego, aby zaznaczyć to dookoła i klawiszem F zamykamy jako powierzchnię i to samo robimy z górną częścią, prawda? Czyli robimy górną część i klawiszem F zamykamy. Proszę bardzo. Tak, czyli z altem zaznaczam, ile się da. Tu jeszcze w tym miejscu widzę, że mam, tak, i klawiszem F zamykamy. I proszę bardzo, mamy już gotowy budynek. Teraz trzeba wstawić tylko okna i drzwi. Oczywiście mamy obiekty, które są do dyspozycji do wrzucenia jako okna i drzwi w Archimeshu i Archipaku w Blenderze. I w ten sposób już ten rysunek na dole mi właściwie nie będzie potrzebny w tym momencie, więc można go sobie tutaj ukryć okiem, żeby on nam nie przeszkadzał. I proszę bardzo, mamy elegancko przy pomocy Make Line, ekstrudowania, no i nowego narzędzia, które pokazałem, jakim jest Loop Tools, czyli Bridge,
bardzo ładnie wyprowadzoną strukturę budynku, czyli ściany, okna, a mieliśmy tylko i wyłącznie widok z góry.